Na wystawie Kajol Max vs Moby Dick prezentujemy około 200 dzieł Krzysztofa M. Bednarskiego, powstałych na przestrzeni 4 dekad. Koncepcja wystawy jest skoncentrowana wokół dwóch motywów dominujących w twórczości artysty. Wizerunek Maxa po raz pierwszy pojawił się w roku 1978 w pracy dyplomowej Bednarskiego. Motyw Moby Dicka natomiast został przez niego odkryty w roku 1987 w wraku łodzi znalezionej nad Wisłą. Oba tematy mają silny potencjał symboliczny. La funzione dell'arte contemporanea, io penso, sia quella di massaggiare il muscolo atrofizzato della sensibilità collettiva. E Bernaschi realizza questa funzione dell'arte assumendo il mito letterario di Moby Dick e l'icona politica di Karl Marx. E affronta queste due figure, una letteraria, Moby Dick, e l'altra filosofica e politica, Karl Marx, attraverso un'esposizione che opera sullo sconfinamento, sul superamento dei generi, sull'interagenza dei linguaggi. Infatti la mostra presenta nella sua evoluzione sia Moby Dick che diventa una scultura e sia Karl Marx che da icona diventa un gadget. Ma tutto questo proprio per restituire allo spettatore la possibilità reattiva. Mimo że każdy z tych obiektów jest unikatem, I mimo, że działam w takim samoograniczeniu, że zawsze wychodzę od tego samego kształtu i zawsze można powrócić do tego samego kształtu, bo gdybyśmy rozcięli te elementy, asamblaż ten stworzony, te wszystkie prace, które są tak rozczłonkowane, które często składają się tylko z kilku elementów, można by powrócić zawsze do tego pierwotnego kształtu. Więc to jest taka praca w samoograniczeniu, a mimo wszystko widać, że ile jest możliwości, nieskończona ilość możliwości, jaka jest potencja w tej pracy. Tutaj mamy na wystawie 80 parę Moby Dicków, ponad 120 Marksów.